Halo, halo. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Watch Dogesy, chyba. Watch Dogs. No tak, patrzące psy. Moi drodzy, na samym starcie, chociaż nie powinienem, przypominam o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcjach, o tym, że macie link i możecie się wpaść też na Instagrama oraz kanał vlogowy. My oczywiście kontynuujemy naszą historię. Z tego co patrzyłem, to zostało jakieś średnio, znaczy u Bladiego ogólnie patrzyłem, to tam 8 odcinków, coś takiego zostało. Także cieszę się z tego względu, nie że gra jest słaba, tylko z tego względu, że no muszę, a już chcę skończyć. Fajnie by było, jakby już był koniec, bo mógłbym iść dalej. No jak już zacząłem, to chcę dograć tą serię, jednak te 20 odcinków pewnie, które nagrałem, to by poszły się, że tak powiem, no poszłyby se, no by były bezużyteczne, bez jakby nie nagrał całej serii, tak? By nagrał początek, 18 odcinków, koniec, bez sensu. O, znowu tutaj, tu już byliśmy 10 razy. O, to nasz ziomuś. Konnichiwa. To chyba dzień dobry jest po jakiemuś tam po japońsku chyba. Konnichiwa. Tak, chyba tak. Jeszcze jest. To jest chyba po japońsku, a po chińsku jest. O, już zapomniałem. There's a computer inside that. It's okay. I really don't care. I was just trying to make some small talk. Aha. Wydaje mi się, że to jest. O, cholipka. No, sorry, zapomniałem wyciszyć. No. Oj. No i już niedobrze jest, natomiast mamy naszego koleżkę, który powinien napierdalać karabinem na odległość, więc akurat powstrzymam dla naszego koleżki. Dobra, to wydaje mi się, że szczerze, że to nie bawimy się. Nie bawimy się, tylko lecimy na pełnej, wydaje mi się. Chłop, rozumiem, przerwał, bo miał jakiś kask chyba. Teraz mu nie pomógł. Hełm, kask, kurwa. Kask to masz na motor, ty. Co ja pieprzę za głupoty? Dobra. Wydaje mi się, że załatwimy to już. O ku... Nie, myślałem, że dzwonią po wsparcie. Oby nie zadzwonili po wsparcie. Czekaj, który? To snajperzy nie nasi są. Ten ma jakiś zajebisty karabin maszyn. Wsparcie! Nie. Mam nadzieję, że dole. Uuu! A nie, myślałem, że siadło. Szkoda. No jak to go nie siada? Neutralizacja. Odewa. Kurwa, tragedia jest. Jest tragedia. O Jezus, jest jeszcze większa tragedia. Dobra. Co ja zrobiłem? Jak zwykle. Jak zwykle. To może kompilację mojej śmierci zrobić. W ogóle nagrałem sobie w Minecrafta, to wam mogę opowiedzieć. W trakcie, bo właściwie no co, będę strzelał to co z dniu ciekawego. Więc jasne, że muszę się skupić. Ty, jest tu ta pieprzona koncentracja, której ja ani razu nie użyłem w tej. Jak to się używa? Co się dzieje? O, ty. Aha. Nie chcę wyłączyć już. Nie, dobra, już mi się nie chce. Naprawdę. Mała. No. Co jest? Co jest? Nieśmiertelny jest chłop. O, jest śmiertelny już, na szczęście. Ale nie, no kwaśno strasznie. Nie celuj we mnie, na musie. Mam nadzieję, że chłopy nie wezmą tego wsparcia. No kurwa, oczywiście, że wezmą. Dobra. To co mam zrobić? Ja wiem, że... Mogłem to zneutralizować. Dobra, zrobimy tak, bo zrobiło się ciężko, tak szczerze. Czemu ja nie mam w ogóle poulepszanych tej broni? Gdzie są moje tłumiki na bronie? Co tu się dzieje?
Czemu ja w ogóle nie wymieniłem broni do tego czasu? Nawet nie rozdałem kurwa umiejętności. Co ja odwalam za syf, wam powiem szczerze. Strasznie kwaśno coś robię. Nie, no nie, powinienem to porobić w końcu, bo to zajmie mi 10 lat, no nie. Nie, trzeba poulepszać te rzeczy. Dobra, Nara. Co się dzieje? Gdzie jest ten chłop? Na ulicy se. Tupta. Dokąd tupta? Jeży. No. Okej, to trzeba pod nogi walić, to nie wiedziałem o tym. To mógł wiedzieć, dobra. Na szczęście chłopy z pancerzem nie są odporni na eksplozję. A ten mój Azjata to mi pomoże? Czy nie bardzo? Bo mam wrażenie, kurczę, że nie bardzo. To jest wojna. Myk. Ale młóce. Tylko szkoda, że nikogo nie trafiam w tym młóceniu całym. Naprawdę chciałbym kogoś zabić. No ale nie będzie mi to dane, widzę tą broń. Dobra, no niestety nie mogę tu rushować, bo gram na tym poziomie dla giga koksów. Gry komputerowe strzelane. Dobra, nie strzelałem w ogóle tam, gdzie nie. Oj, żartowałem. No nasz coś strzela, no to ciupie, ale no. Coś niedużo wam powiem. Jo! Ale. Nie powiem tego, co chciałem powiedzieć, bo to było strasznie rasistowskie. Będę świecić przykładem. No panie Azjato! Znowu to, co chcę powiedzieć, to jest strasznie rasistowskie. A chciałem powiedzieć, że przez te małe oczy tak kurwa dużo widzi nawet. No nie? No strasznie było takie mocne. Że nie jest takie mocne, no tak. Dobra, to zależy od tego, jak spojrzysz na żart, tak? Jeżeli traktujesz żart jako żart i znasz mnie, że jestem chorym z wyrolem zazwyczaj. A że staram się być. A o czym my gadamy w ogóle? Miałem o Minecrafcie gadać, a ja gadam o Azjacie, który widzi mało przez lupę, bo ma małe oczy. Wybierz menu i naciśnij G. Okej. I tak nie mam granatów, muszę pokupować te wszystkie rzeczy. A jestem zły na siebie, że ja nic nie robię. Po prostu nie mam czasu. Pyk, to jest to? Czy ja dobrze klikłem? Ktoś mi powie, że dobrze klikłem? Chyba ni chuja mi się wydaje, że nie dobrze klikłem. No, nie mam w menu czegoś takiego, wiecie? A mam! Ale kwas. Dobra, G. Ale to jest fajne w ogóle, że te wszystkie światła gasną. Podziękujesz nam osobiście? Ale wy tam ciemno macie, nic nie widać, halo. Kurwa, myślałem, że to granatnik jest. Ale to skrzeniłem. Ale granatnik tak by siadł. No musicie powiedzieć, żeby siadł. Aha, przecież mi nie działa ta. Jak ja mam to dotrzeć? Jakim oni... Nie ma prądu. Bo ktoś mi powie, jak oni przyjechali tu kurwa windą? Co? Czy już nie ma zaśmienia, tak?
Myślałem, że nadal jest. No. Okej, od środka też można. Irak? O, co ty robisz, ty? O, o, a kanapka to jest tak zwana. Obawiam się. No, tu gdzie mam C? Gdzie mam C? Gdzie mam C? Klikłem C, ale jest kwaśno. Ładowanko, ładowanko. Dobra, dobra, nie panikujemy. Dobra, to są jakieś boby. Ciekawe, ile osób musiało polec, żeby ja siostrę od... by the way, odzyskał, bo wydaje mi się, kurwa, że sporo. Dobra, tu widzę, że już trzeba coś odblokować, już to widzę, to już tam, kurwa, kliknę to. Nie, bo ja tam nie będę odblokuj, bo już czuję, już wiem, że będę się cofał tu cztery razy i nie będę wiedział, co się dzieje. Już wolę kliknąć. Jo, jo. Okej. To czas waszej śmierci. Ktoś tu jeszcze był, czy tam już zginął? Mam nadzieję, że zginął, bo jak jestem na blisko, on ma shotguna, to jest kwaśno. Dobra. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak łatwe, ale mogę się mylić. Może akurat jest tak łatwe. Dobra, pyk. Przechwycone nagranie, zobaczmy. Okej. Nie będzie oglądania telewizji. Ah, satisfying. O, tak myślałem właśnie, no. Ty macie tu centrum gier komputerowych. Szkoda, że już nie ma. Pusty. Szkoda. Nie będę udawać, że nie walę na czuja, bo walę na czuja, ale możemy ich tu zaznaczyć. Dobra. To jest tylko ten jeden chłop? Tylko on do mnie pruje, tak? A tu jeszcze mnie zachodzą, okej. Dobra. To jesteś jeden bob. Nie, no nie jest jeden bob. Co oni mi gadają za głupoty? Jeden bob, jeden bob. Nie jest jeden bob, ale nie mogę go dostrzec, jest czarny. W sensie ubiór ma czarny, żebyśmy się zrozumieli. Ładowanko, no tak. Ech, nie mam gra... A to jak się składa, że właśnie, kurwa, że mam granaty. Tylko, że ja tak ten granat rzuciłem, ojej. No mogę se go... No ciężko jest wam, powiem szczerze. Dobra, ten pad, jeden nie żyje. No ale tego ubić to będzie bardzo ciężko, umówmy się, że chłop jest opancerzony. I wyczekuję jeszcze pewnie momentu. Dobra, po głowie, po głowie, po głowie. A na szczęście... Celność to on ma taką, że... No właściwie to nie ma. Niezniszczalne automaty. No, pochcząp. Dobra, okej. Tu się podrapie. 47 tysięcy. No nie wiem, czy to jest dużo właściwie. Ty, co to było? A te ze... Ty, te broni, rozumiem, nie mam, tak? No. Pokaż to. Odblokowano broń ATSG. Jakiś tam. Strasznie tu dużo broni jest.
W ogóle tych broni to 100? Ty. Dobre to. Znaczy nie wiem, czy dobre w sumie. Pokaż też, w ogóle przetestujmy te bronie. Bo ja tak szczerze patrzyłem po gwiazdkach z tego względu, no że oczywiście no zależy mi na tym, bo no bo gram na tym, gram na tym najtrudniejszym, więc mi zależy. No zobaczmy, no może. Uuu, też jest fajna broń. Taki duży pistolet, fajny. Poka to. To jest shotgun? No to zobaczmy to. Czekaj moment, chwila. Czy to jest shotgun strzelający kilka strzałów naraz? To jest moja ulubiona broń. No, w GTA też była taka broń. Strasznie destrukcyjna, pojebana te bronie były. Ale z odrzutem to widzę na drugi koniec kosmosu lecę. Ojojoj. Ojojoj. Ładowanko, ładowanko. Skończy mu się amunicja, prawda? Nie, nic, w ogóle mu się nie skończy amunicja. Ojejciu, to będzie ciężkie. Szczególnie bez granatnika, bez granatów. No, to może być ciężko. Obawiam się, że może być niewąsko, niewąsko. Mam nadzieję, że tą broń już podniosłem. Strasznie za dużo razy mówię, mam narzenie. Yo, bitch! Shut the fuck up! Uzi... A, to jakieś tam wypierdółki. Popierdółki, co to jest w ogóle za broń? Poka tą broń. Ciekawa to jest broń. Witam serdecznie. Pytanie, jak mocne jest, jak mocne jest. Ładujesz, ładujesz. No i co ci to da? Wychyl tylko. Sorry. Taki mamy klimat. chroń się, chroń się, chroń się, chroń się, chroń się. Co ja mam znowu za broń? Nie tą, co trzeba na pewno. Widzę. Najpierw dużego, czy najpierw boby? Nawet nie wychylam teraz, jak on jest. Pakuję salwę. Ciekawe, czy mogę jakąś kulką dostać teraz w łeb. To mnie ciekawi. Bo wydaje mi się, że jak ja ich mogę strzelić w takiej sytuacji, to oni chyba mnie też, co? A na szczęście teraz on mnie nie raszuje, więc to powinno być bardziej jest. Ale wtedy na koksek stwierdził, że rasz jest robiony. Dobra, łatwo. To jest dość potężna broń, nie będę ukrywać. Jo, jo. Wysać to nie. To jest nowa broń? A nie. Tak. A nie. Ale granat ładunkowy mogę podnieść. Więc jakąś amunicję po prostu zebrałem, okej. Pewnie do tego, tak, tak. A się duszno zaczyna robić, mam tu 27 stopni, strasznie ciepło. Ja już nie mogę oddychać. Ty, oni... Co się dzieje? Czemu oni są pode mną? Tego posłuchaj, dlatego tak nie raszuję. Oni są na górze, tak? Okej. Okej. Myślałem, że granatem na start dostałem. To było ciekawe. Nie wiem, dlaczego teraz mi się przypomniała gra... coś tam... I smell pussy? Że chłop tak siebie umie wysuć? Co to jest za broń? Chłop tak, w drugą stronę się wywrócił. Co to? Ty, to mnie w kosmos chyba wypierdola, jak ja to strzelam. Ty, a chłop przeżył to, no bo to jest jednak na blisko, nie?
Ale przynajmniej rykoszetem ktoś może... No nie, no to nie przesadzajmy, bo to już trochę paradoks. Bo takie rzeczy przeżywam i na odległość, no. Ja rozumiem ci. A tą broń to też pierwszy raz widzę, co to w ogóle jest. Karabin maszynowy. A to teraz podniosłem. Karabin maszynowy. 75 naboi. No i to mi się podoba. Teraz w ogóle koniec gry, a ja odkrywam teraz nowe rzeczy, ty. Ale weźmy sobie... Oczywiście, kurwa, że źle poszedłem. Pewnie, że tak. No nie fajnie, nie fajnie. A tu windą mogę? Windą mogę? Coś nie mogę? Nic nie, nie, windą nie. Dobra, wyładujemy. Irak, matryca ci pękła. Okej, okej, okej. No, ciekawe, że mnie tak szybko ściągnął. Ciekawe, ciekawe. No dobra, zraszował mnie dobrze, nie miałem osłony jak zwykle, jak Bob zagrałem, no tak, true story. Od nowa muszę to? Nie, no trochę chujoza, ale dobra. Chyba od nowa, tak? Tak, no niestety. No dobra, no przejdziemy jeszcze raz, bym jakiś chłop zraszował, jakiś Bob. Mogłem, nie chciało mi się czekać, no. Ale nie ma tego złego zawsze, co by na dobre nie wyszło. Możemy popatrzeć na to. No to jest akurat przepiękne. Musimy się umówić. No nie? No jest to przepiękne, jak chłopy w drugą stronę. No i ten karabinek też jest mocny. W ogóle można było coś podnieść. Premia do koncentracji. No właśnie, ta koncentracja i tak ja nigdy nie odpalam. Tak jak mówiłem. Dobra, schowajmy się, no nie bądźmy... Wiecie... Pewni siebie, ale nie koki. Ale zjebałem to. Nie ten przycisk klikłem. No i też przesadziłem z pewnością siebie, mówię na pewno na C, tu na C nic się nie stanie. Jak zwykle, dobra. No bo 7 razy już to przechodzę, mieliśmy iść dalej, ja tu od 7 minut stoję w miejscu. Ktoś to ogląda, no. Patrz, kurwa, jak 10 razy przechodzę ten sam fragment jednej gry, no. Wiecie, nie przesadzajmy, tak? Wszystko fajnie tego owego. Dobra zabawa, strzelanie, chłopów wykręca, ale wiecie, już piąty raz coś przechodzimy, to już trochę się lipo zaczyna robić. Dobra. Jest tu jakiś cwaniak. Jeden, dwa, trzy. Dobra. Stoję tu, nie klikam nic innego. C. Dobra, chłop bez głowy. Okej. Bez głowy. I co, wpadam? No dobra. Też się obawiam, że będą jakieś plecy. Co, wpadam? Okej, kurwa, to strasznie duże drzwi. Hakuj. Okej. Muszę tu wejść? Nie, nie muszę. Nie, czy muszę? Tak jest strasznie daleko. Aha. Czyli muszę jednak, tak? Okej, muszę.
Dobra. A myślałem, że my Iraka w ogóle pewnie nie będziemy mieli, co? All of this is Iraq's leverage, his blackmail. He's been collecting this for a long time. There, that's it. Okay, udało się. Hurry back, Aiden. T-Bone's decrypting it now. I'm on my way. No co, już skończył ruchać? Okay. Nie tak długo. Wytrzymywało się dłużej. Oh man, look at you. No, zapomniałem, sorry. No, no, wait. Pierce, right? It's all you, Pierce? The auction? Correct. You the shit raining down on me? Cause I got a lot of shit raining down on me. Stop right there. I'm not about to let you get away with this. You've been fucking me up, snooping in my shit, right? Interfering with my plans. Iraq, we're all dead. It was you. You were the other hacker in the Merlot. That there's my currency. My masterpiece. And you trying to take that from me? You took something far more valuable from me. I took from you. Motherfucker, I don't even know you. Whoa. Okay. To było dobre. And you're a lucky Quinn's lapdog. Fuck you. Fuck you. Będzie magik. Dobra, co mam zrobić? To jest nowa broń? Nie mam. Dumy. Ale skin! Minecraftowy skin! Właśnie a propos Minecrafta! Ciekawe, że to są skiny w tej grze. Ta maska też fajna. A w ogóle śmieszne, bo... Maski, teraz maski. Ta! Zrespili się nagle! Co za gówno. Nie lubię takich rzeczy, jak oni tak... No, nie fajnie. Ale no dobra, no. Musieli nam dać trochę akcji, prawda? No tak, to był kwas. Nie podoba mi się. Chłop mnie z jednej raszuje, chłop mnie z drugiej raszuje. Bardzo mi się to nie podoba. No nie. No, dałem się obejść. Dałem się taktycznie zajść. Ale kto mógł wiedzieć, że chłopy zrespią się na środku, no? No nikt nie mógł wiedzieć. O tym Minecrafcie miałem mówić i zamierzam... Nie, proszę, da się to skipnąć? No nie da się. Dobra, to miałem mówić o tym Minecrafcie. W ogóle postanowiłem zrobić sobie... Przejść wreszcie Minecrafta, bo mimo wszystkich tych lat, w którym grałem na Minecrafta z ziomkami, to jakoś nigdy w życiu nie przeszedłem Minecrafta. Jakoś robiliśmy domy, czy ten... naprawdę nigdy nie przeszedłem Minecrafta, nie? Więc postanowiłem przejść Minecrafta. 3 dni tłukłem, wstawałem 14 godzin dziennie w Minecrafta. Oczywiście, wiecie, nie przejść jako przejść, że wiecie, wejść, zabić Elder Dragona i skończyć grę, bo to akurat by mnie teraz tak nie jarało. Tylko jednak przejść to tak poniżej godziny, albo przynajmniej poniżej 2 godzin, żeby to było jakieś fajne wyzwanie, nie? Przeszedłem Minecrafta w 50 minut, nie? Come on. To już jest ten poziom bycia gamerem. Postanowiłem sobie to zrobić z ziomkiem. Nie mogliśmy się połączyć razem, więc nie mogliśmy razem speedrunować. Więc zrobiłem to sam. Wstawałem codziennie 14... Zważyłem, kwarantannę miałem, więc wstawałem, siadałem do kompa 14 godzin dziennie, 3 dni z rzędu. Tłukłem jebanego Minecrafta. I wiecie co? Dobra, zastopuję wam. A nie, zresztą opowiem o tym Minecrafcie. I nie udało się. No nie udało się, teraz już nie mogę. Nie udało się.
W końcu przejść tego Minecrafta, no. Bibletchum. Byłem już blisko, miałem perły, tylko musiałem zaryzykować, bo już była tam 40 minuta, więc miałem opcję, wracam z 6 perłami. Albo no, nadal muszę poświęcić 10-20 minut, nie, na zbieranie tych perł od świnek i kopanie złota. Taki, bo tak się speedrunuje, że się tam kopie i wymienia na perły u świnek w Netherze. Tak najszybciej można speedrunować Minecrafta. No i okazało się, że wszystkie są perły potrzebne, a ja miałem 6. Zaryzykowałem. Nie siadło, no nic, no i nigdy mi się nie udało, nadal nigdy mi się nie udało przejść Minecrafta z tego co kojarzę. Nigdy wydaje mi się na faktycznie survivalu nie przeszedłem tego Minecrafta. Tam kiedyś sobie wiecie, tam że zadawaliśmy diamenty, poszliśmy tam do Elder Dragona, jak jeszcze grałem z moim ziomkiem na Xboxie razem na split screenie. No, tak to się nigdy nie udało. Dawaj, bo już mnie tak dupa boli. Chociaż dziwne to trochę brzmi, no ale no boli, no to co mam powiedzieć, że nie boli. Od siedzenia oczywiście. Oczywiście. O, było widać. Musiałem się upewnić, że to widać, bo w sumie to nie wiedziałem, czy to widać. Panowie, proszę nie zabijcie mnie trzeci raz, bo jesteście kurwa za silni. To wyje... Oj. To jest mocny karabin, chciałem powiedzieć. To jest mocny karabin, panowie. Powiedział, nie zaczynaj wojny z żołnierzem. I teraz mówi to. I'll take every file you have. All of your hard work, gone. We're lots of slick hotel. Bunch of rich white motherfuckers just waiting to pay up. So you take it from me? Officially someone's gonna take it from you too. The secrets get passed around. And all sorts of people are going to die for the secrets. A bo ja tu wiercę, a zapomniałem wyciszyć, przepraszam. Przepraszam. No nie, to, ale to są takie rzeczy, których muszę się nauczyć po prostu. Nie, proszę cię. Co tu się dzieje w ogóle? To jest Irak? Czemu Irak mnie strzela? Irak, przestań! Nie jesteś w Iraku! Kurwa, syn. On jeszcze zipie po tym. Seria 11 strzałów z karabinu maszynowego w klatkę. Ale jeszcze zdąży przejść 3,5 metra. I oni naprawdę dobrze są. The Viceroy's are gonna regroup and a new leader will step up. Bedbug? He's got a chance to get out now. I hope he takes that chance. No mikrofon niestety mi zrobił, bo jest nie bardzo skręcony, a nie mam narzędzi, żeby go skręcić. No ale pomyślę może zaraz. Po tym nagraniu spróbuję to skręcić, bo jeżeli jakoś może ucierpie przez to, że tak się dzieje, a na pewno ucierpi, bo cały czas kurczę dotykam tego mikrofonu. Tam robię tak, nie wiem jak to się nazywa. Scratch. Nie? Wiecie. Nagroda za postęp. Co to za nagroda? Co? Jakoś... Aha, bo tu się... akt piąty? Nie no, akt który? Akt trzeci? Skończyliśmy? I tak jest, osiągniemy... A. I nic nie dostaliśmy w sumie. Aha, bo tu się te rzeczy dostawało. No tak! Ukończ finalną misję w... Ale powalone rzeczy tu fajne można dostać. To jest fajna, rozbudowana gra. Mam nadzieję,
chociaż już nigdy nie, ale może sobie, szkoda no. Może jeszcze kiedyś dogram tutaj misje poboczne, coś takiego, nie? Może kiedyś przyjdzie taki moment, że chociaż to się nie opłaca, ale takie super rzeczy są. A już kończymy właściwie serię, to nie ma co. No nic, trzeba porozdawać umiejętności. Mam ich kurwa 17. Precyzyjne, mniejsza szansa na przebicie opon. Zwiększa dyskrecję w trakcie ukrywania się w pojeździe. Nudy. Wytwarzanie przedmiotów, zaćmienie, mogę być. Bremy do koncentracji, to mogę tylko i wyłącznie tworzyć. W ogóle to jest Nightic, może zapomniałem. A tych zbliżeniowy to taka mina jest, taki granat w razie czego. Okej, okay, szybkie palce, dobra. Szybkie przeładowanie, poprawa szybkość przeładowania wszystkich broni. No, wydaje się nawet, kurde, nie... Dobra, dogram ten odcinek, będę to skręcać, bo jest tragedia, przepraszam. Wszystko się rozlatuje, krzesło spada, mikrofon do cipy. Tragedia. Dobra, poprawa szybkości przeładowania wszystkich broni? Nie. Zwiększa liczbę ładunków wybuchowych. No, chcę w ogóle teraz porobić to wszystko, bo jak ktoś chce posiedzieć i jeszcze poglądać, to nikogo ogląda. Teraz będę tylko dodawać rzeczy i nic już dalej nie będzie działać za bardzo, więc jeżeli jesteś tylko dla fabuły i akcji, no to... to masz już iść. Tam są drzwi. Możesz iść. Nie zapomnij łapki w górę zostawić, tylko jak będziesz wychodzić. Miło się było spotkać, przyjacielu. Mistrz pistoletu, czy chce ulepszyć? Nie, zwiększona szybkoczelność pistoletów samopowtarzalnych. No nie do końca, zwiększone karabiny, może to by się przydało. Mierz rozrzut, a to jest niezłe nawet. Spowolniona, czas spowolnienia koncentracji. Promienie wykrywania biegu ulega zwężeniu? Czy o co chodzi? Nawet koncentracja przy bardzo niskim poziomie zdrowia. No ja nawet tej koncentracji nie używam, no umówmy się. Automatycznie podświetla cywilu z cennymi nagrobami, taki okej, okay, ulepszenie hankowania bankomatów, to nie jest mi też potrzebne. Jakoś wroga, komunikację z hakuj wroga, bo górze... Nie? Wyłącz wzywanie wsparcia. O! Chociaż to i tak się nie przyda. Karabin też działa w sensie, nie? Dobra, to co, spowalnia koncentrację do cipy, no to weźmiemy, co? I tak nie ma co. Pyk. Mistrz strzelby. A to? Większa stabilność celowania w karabinach snajperskich? Zawsze się przyda. Czemu nie mogę? Przy jednoosobowej dotrzeć do piątej fali w NFZN, aby blokować zdolność broni automatycznej. Szkoda, no. Myślałem, że mogę od buta, no. No to co? Większa liczba ładunków? Chyba walkę pójdziemy. Chyba mogę coś jeszcze tutaj postawić? Nie, no to są rzeczy, które odblokowujesz. Takie fajne rzeczy odblokowujesz. Nowe bronie. Postarali się twórcy. Zobaczcie, jakieś bronie odblokowujemy za te wszystkie rzeczy. Fajne, jak sobie to robimy. Wydaje mi się, że... No to jest fajna gra. To jest takie GTA. No, chciałbym to porobić, ale no trochę czasu brakuje. No nie będę ukrywać, że brakuje trochę czasu. No dobra. To co? Jeszcze rozdamy te punkty, bo mamy. Przestań dzwonić teraz do mnie. Tak. No to te materiały wybuchowe, ile mam jeszcze punktów? 4, no to idealnie. Nie wiem, ile możemy mieć ładunków wybuchowych, ale zaraz zobaczymy pewnie dużo. Osiem. No jest spoko. I want Nikki. My God, I was right to bring you in. You see? We did it. Now bring it to me. Directly. No one else. Okej, czyli mamy do tego gościa przywieźć te dane. Tylko chyba on nie wie, że my je hakujemy i tam rozwiązujemy, nie? Czy coś? Nie do końca rozumiem, o co tu chodzi w tej fabule. Dobra. Maszynowe karabiny musimy ulepszyć. Element do zebrania. Nie. Nie wiem, czy też tak macie, jak jesteście łysi, to tak często dotykacie się po głowie, nie? I teraz już urosły mi trochę włosy, ale no. Coś w tym jest, dobra. Gry miejskie, nie! Gry miejskie, obstawianie, nie! Zlecenie maszera też nie. A to? To. A dziwnie to brzmi, jak zatkasz sobie jedno ucho i mówisz powolona akcja. Dobra, śledztwo też nie.
No tutaj jest dopiero tego giwery. No tutaj pójdziemy. Jeszcze bym chciał uzupełnić nie tylko giwery, tylko chciałbym uzupełnić zapasy w postaci różnych rzeczy do wybuchania i tak dalej. Tylko wydaje mi się, że nie widzę, gdzie to mogę zrobić. Tu? To jest to? Wytwarzanie? Tak, Lombard. O, tu też jest. To najpierw do Lombardu. Okej, okay, chyba tak. Kupować elementy? Tak. Za pomocą których tworzę więcej narzędzi. No to się przejdźmy, bo i tak na off-stream w odcinku będę jechał. No to możemy się po prostu przejechać i tak nic takiego. Buy, sell, pawny. No dobra, siema. Sprzedaj wszystko? Aha, bo to są jakieś zegarki. To wywalone. Składniki chemiczne chciałbym kupić. Nikt się nie zorientuje. Niestabilny składnik. Niestabilny jak flaming. Oj nie, przepraszam. A ja tylko wyciągłem karabin, naprawdę. W sensie nic się aż takiego nie stało złego, prawda? Bo jak mam inaczej wytworzyć? A przytrzymać tapy, no widzicie. Ale kwas. No nic, wabiki, wszystko tworzymy w sumie na maksa i dokupujemy to. To nie mogę. To też nie mogę, to też nie mogę, to też nie mogę. To też nie mogę. Siema, chciałem wrócić. Może zapomniemy o tej sprawie, o której wcześniej było głośno. No nie. Oczywiście, że moja reputacja spadnie, jak są kradne sklep. No, ma to jakiś logiczny sens, ale nie podoba mi się to. No nic, no to co? To lecimy do składu broni. Gdzie jest skład broni? Gdzie jest skład broni? Tu też jest broń. Możemy tutaj polecieć. Chyba nawet będzie szybciej. Zresztą tym motorkiem to będzie jakieś 15 sekund. 1, 2, 3, 4. Chociaż wy widzicie na dole, więc po co ja tu liczę? Żeby zobaczyć, czy było 15 sekund. Ten czas chyba leci szybciej niż ja liczę. Okej. Okay. No te motory naprawdę są koks. No więcej trochę było niż 15 sekund, umówmy się, ale nikogo nie zabiłem. Właśnie powiedziałem to prawie potrącając jedną z osób. Jest ten skład broni. Skład broni, znaczy sklep z broni. Guns. Ameryka, baby. Siema. Uzupełnię amunicję. Tak, ale tanie strasznie. Mogę coś w ogóle kupić? Jakie rzeczy? Mogę, ty. Granatnik. Takie drogie to jest? No nie gadaj mi, nie chce mi się już żyć, no. Może jak uciekniemy, może on zadzwoni, a my dzida, co? Damy radę, tak? Tak da się, nie? Da się, tak, dobra. Ale kwas, ty. To musimy chyba gdzieś indziej jechać, no niestety. To tutaj. To przyciski cię. Aha. Nie, przeszukują, my będziemy. No. Czy to. Nie, ten co to jest cały. Police, police. Suspect, suspect. Zaraz jednego człowieka się zabije i. Helikopter? Do czego im helikopter? Przepraszam bardzo. Dobra, teraz to już nie ma moje życie sensu, naprawdę. Dobra, wysiadaj, wysiadaj, wysiadaj. Tak. Wsiadaj do auta, wsiadaj do auta. Go. Dobra. Jak włączyć IO? Nie da się pewnie. W ogóle sobie muszę. To nawet dobrze, że to nagrywam z tego względu, że teraz jest duża zadyma. Jak jest duża zadyma, to będę pamiętać o tym, że mam poczytać odnośnie tego, jak się bitrate sprawuje. Ty, a co się stanie, jak ja w ogóle zginę?
Bo to będzie chyba bardziej opłacalne. Nie pamiętam, czy dostaje się za to pitos jakiś? W sensie traci się pitos za pobyt w szpitalu? Chyba w GTA tak było kiedyś. Okej. Okej. Dobra, no nawet mamy dość blisko. Dobra, idziemy, może teraz przy... Wiecie, jak to się skończy? Ja kliknę zły przycisk i będzie tak. Zrobię minę w stylu i zakończy się odcinek pewnie. No, Nostradamus przyszedł. Już mnie pupcia boli od siedzenia. Szybko. Bo jak sobota, to tylko doli. To się nazywa dobry marketing. Zrobić jakąś taką muzyczkę, co ci wpadnie w głowę i... Nie? Nieźle im to idzie. Ale marketing jest tak skurwiałym gruntem. No, marketing jest obrzydliwy, wam powiem szczerze. To jest jak te chłopy, co do ciebie dzwonią, że ci odkurzacz chcą wcisnąć. A tak naprawdę oni tobie nie chcą wcisnąć odkurzacza, oni chcą wcisnąć tej babci, która nie ma pieniędzy. No, tak jest prawda niestety. Tak jest, obrzydliwe to jest, obrzydliwe to jest. Tak samo obrzydliwe jest, no właśnie, ten marketing. No. Hey, doing all right? Hey, easy. You look like you could use some help. Co? Chłop mnie właśnie obraził? No, tu mamy chyba najlepszą rzecz kupioną. Tutaj mamy prawie najlepszą, chociaż też mamy, ogólnie mamy dobre broje. Nie ma co tu, wydaje mi się, za bardzo upgrade'ować, bo chyba nie, chyba zastrasz, nie, tylko żebym kurwa tego nie kliknął. To chcę kliknąć. Granatnik w układzie pompki. Wybierz. Kup. Dobra. I pytanie, czy można za... Pistolet. Też. Czy ja mogę jakieś montować tutaj tłumiki? Nie mogę, to się te tłumiki się same montują, tak? Okej. Spoko. No, chciałem jeszcze zobaczyć tego złotego tego, bo w sumie to nie widziałem. To czemu pistolet maszynowy jest tutaj, w tych broniach? Co jest? Nie. To jest ten złoty digiel? To średnio złoty. O, to jest złoty dig. Ty, fajny. Tak, nie chcę twoich many. Money. It's be fun. Wam się wełbie pojebało? Chłop dzwoni, że sobie pistoletem macham. Czy nikomu nic nie zrobiłem. Dobra, chciałem przetestować te. Trzeba to przetestować. No, jest to co najmniej mocna broń, umówmy się. No, tylko mała mamo jest. Dobra, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku na moim kanale. Przypominam wam o zostawieniu łapki w górę, o komentarzach oraz o subskrypcjach. I o tym, że widzimy się jutro o godzinie 16 prawdopodobnie albo 18. Ja nie wiem, jak te materiały wrzucę, bo raz mówię, że widzimy się codziennie już aż o 18, ale prawda jest taka, że nie mogę tak zrobić, bo mam za mało materiału i nie będę w stanie nagrywać. A tak sobie to rozłożę jakoś na kilka miesięcy ten materiał. Te materiały to jest około 100 odcinków, więc przez 100 dni będę się wrzucać. Ja będę miał psychiczny, fizyczny spokój i będę sobie nagrywać dalej. I te odcinki będą codziennie, więc ktoś będzie mógł, wiecie, taki connection złapać. Super by było, przypomnę o w górę komentarze, subskrybuję o tych, że na tyle macie linki w opisie. Szczęśliwego Halloween, może ktoś to ogląda w Halloween. Come on. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, pa.